Miasto straci od 15 do 18 milionów złotych za usunięcie niebezpiecznych odpadów, jakie nieodpowiedzialna osoba zgromadziła na terenie dawnego zakładu Wełnopol. Andrzej Szczerba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, nie ma wątpliwości, że w tym przypadku zawiniły organy administracji rządowej. Dlaczego? Dlatego, że niestety ktoś wydał przepisy pozwalające wywozić te odpady, ewentualnie tak transportować te odpady na terenie kraju, że nie były kontrolowane i trafiały do takich miejsc, jak na przykład ten magazyn na ulicy Filomatów. I to jest pierwsza rzecz. I druga kwestia to jest kwestia taka, że właściwe służby i organy nie spełniały należytej kontroli. Można przypuszczać, że ten, kto wynajął magazyny na składowanie niebezpiecznych odpadów, wiedział, że nikt go nie będzie podpatrywał, bo pomieszczenia mieszczą się na samym końcu zakładu. Dokładnie tak, bardzo trafna diagnoza. Mafia śmieciowa, bo o tym mówimy, mafia śmieciowa znajduje tego typu miejsca i tam te odpady magazynowała. A jakie konkretne odpady zgromadzono przy ulicy Filomatów? Niebezpieczne z różnych działalności. Są rozpuszczalniki, są pochodne kwasów, są pochodne zasad, są farby, są lakiery. Ile teraz miasto zapłaci za utylizację? Szacowaliśmy tutaj, że będzie nas to kosztowało w granicach 8 milionów. Z ostatnich informacji od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, z którym kontaktowałem się w zeszłym tygodniu, wynika, że będzie nas to niestety kosztowało około 15-18 milionów. Nad miastem ciąży jeszcze jedno ogromne nielegalne wysypisko śmieci przy ulicy Legionów. Żadne z nich nie zostało zlikwidowane. Wiadomo, że do 6 września tego roku przepisy ustawy o odpadach były takie, że musieliśmy wydać decyzję dla posiadacza odpadów, co jest niemożliwe do zrobienia, bądź dla posiadacza terenu. Od 6 września przepis się zmienił w ten sposób, że to gmina musi we własnym zakresie, wydając decyzję, ale tylko na wejście na teren, usunąć te odpady za własne środki, a później dochodzić zwrotu tych kosztów albo w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ewentualnie od właścicieli terenów.